Oj, będzie grubo. Albo grubo, albo wcale. Zrozum Milenę Challenge, trzeba kiedyś coś takiego zrobić. Chłopie, no normalnie jestem teraz królem parkietu, obrót, ściana. Kerfuś, co oni ci zrobili? Elo mordo, ja jestem Rebel i witajcie w kolejnym odcinku Zagubiony w internecie. Słuchajcie, jest dobra wiadomość, bo od kiedy zaczęliśmy daily, prześcignęliśmy już w subskrypcjach waksy i zaplanowane. A przed nami standardowo mocno trzyma się Cypi Solo. Także subskrybujcie kanał po to, aby wyprzedzić tego niesamowitego artystę. Bo lecimy po top 1, coraz wyżej, pomalutku do przodu, tak ma być. Pamiętajcie też o łapce w górę, ponieważ wtedy filmy mogą dotrzeć do większej ilości osób. Przesyłajmy dobrą energię i uśmiech, bo dużo ludzi tego potrzebuje. I już w sumie wszystko powiedziałem. A, i możecie jeszcze wbić na Instagrama oczywiście. Mężczyzno, wiesz jak ruszać ramionami w tańcu? Gdzie tu są ramiona? Koleżanka ma ramiona na nogach. Pani męski taniec nauczy nas tańczyć, więc lecimy. Okej, nóżka do nóżki to ważne. I co ty, ale to jest lekcja pływania czy tańca? Także co mordeczki, już wiemy jak tańczyć na imprezach, żeby każda niunia była nasza. I raz, i dwa, i trzy. Znam lepsze sposoby na tańczenie, ale jak nie macie pomysłu, to zapraszam. Wiesz jak akcentować muzykę rękami? No dawaj, dawaj. Mimo że ruszasz i znowu nogi. Kiedyś cię poproszę o rękę, to serio proszę, idź na leżak. Dobrze, to mi się podoba. Jakbym zobaczył kogoś w klubie, jak tak tańczy, to bo na pewno poprawiłby mi humor. 17, 18. 17! Ile ty masz lat? Ostatnio widziałem, że ta dziewczyna, która mówi, że ma 17 lat, ma już 18, więc już nie ma 17, tylko ile ty masz lat? 18! 18? 18! O, piłka challenge, to znam. Biedny chłop, już drugi raz dostał. Trzeci raz dostał! Nie da się mieć takiego pecha! Aż mi się go szkoda zrobiło! Biedny, no nie gadaj, to jest zapętlone. To nie jest zapętlone, on cały czas w łeb dostaje. Nie, ale co ty myślisz, że dla ciebie zmniejszył stan? To by coś pomyliło. Czy ona naprawdę tak mówi? Nie, ale co ty myślisz, że dla ciebie zmniejszył stan? To by... Co ty myślisz, że dla ciebie zmniejszył stan? Myślę, że nie dla niej, tylko dla samej siebie mogłabyś to zrobić. Coś pomyliło. Chyba coś pomyliło. Ona może dubbingować kucę z Bronxu. Ona mówi bez spacji. Nie, ale co ty myślisz, że dla ciebie zmniejszył stan? To by coś pomyliło. A zobaczmy co widzowie na to. Swoją drogą zapraszam na Discord mordy Rembola. Śląskie to Dolny Śląsk. Co ty myślisz, że dla ciebie zmieniło? To chyba ci się coś pomyliło. Czekaj, co? Nie, to nie jest. Co ty myślisz, że dla ciebie zmieniło? Się pomyliło. To nie jest Maciek. Nie, to nie jest możliwe. Gramy w kalambury ustne, okej? Czy to jest Rembol? Tak? Nie, ja nie wiem. Siema Rembol. Siema. I słuchajcie, poznalazłem TikToka, gdzie babka ma powiększone usta i mówić nie umie. I chciałem z wami zagrać w kalambury ustne. Okej. Okay. No. Lenusia, zaczynasz. Ale co? Musisz wymyślić jakieś zdanie i powiedzieć się tak, żebyśmy nie zrozumieli, a my musimy to zrozumieć. Nie, to ja nie chcę zaczynać. Nie. Dobra, to dawaj, Mati. A będę na odcinku? A chcesz? No, mogę być. No to możesz być. Nie, ale ja nie wierzę nadal. Ja też nie. Pomyliłeś. Jak jej się tak bardzo chciał spotkać i ja nadal nie wierzę. No widzisz? Trzeba pomyśleć. Spoko, mamy czas. Piknik sobie zrobię w pokoju. Halo dzisiaj! Nie, to nie jest Rembol, nie ma szans. Nie ma szans. Arrewie. Ale co tam z tyłu czytasz? No. No dobra, to spróbujmy od tyłu. Arrewia, a z, od? Ocet! Nie mnie, ja? Co? No nie wytrzymam! Poddaję się! Zawiera co najmniej dwa orzeczenia. No już prawie odgadłem! I w ogóle każdy odcinek dostawianie nogi, super, lecimy! O, Rock'n'Roll, morda! No nie mam ze partnera, kogo ja mam tu wyczarować? Ty, ale mam pewien pomysł. Już mam partnera. No chodź tu, niunia. 1, 2.
Nawet moja zmyślona partnerka się ode mnie odwraca, super. Okej, okay, jedziemy dalej. Ej, co ty? Wszystko polega na takim tańcu. O, łobrót! Tak, na bok, ty Michael Jackson już tu wchodzisz. O kurde, przesuwamy ściany. Cyk, jeszcze raz w lewo. W lewo, dobrze policzyłem. Chłopie, no normalnie jestem teraz królem parkietu. Obrót, ściana. Oj, tutaj Matrix. Oj, jeszcze raz ściana. Super, mamy ten luz. Mały Shrek pyta się mamy, czy może pograć na komputerze przed pójściem spać. A mama mówi, nie ma mowy o grze. Dobre, sucharek mordu. Polubiłek już tego człowienia. Człowiek, ty mu odpisałeś. Czy ja czymś nie wiem? Bardzo lubię taki humor, przemawia to do mnie. Siła grawitacji nie istnieje, nie ma żadnego przyciągania. To, co my nazywamy siłą grawitacji, tak naprawdę jest konsekwencją zakrzywienia czterowymiarowej czasoprzestrzeni przez obiekty posiadające masę. My jesteśmy przyzwyczajeni do przestrzeni trzywymiarowej, czyli żeby określić położenie jakiegoś punktu w przestrzeni, wystarczy użyć trzech współrzędnych. Ale obok trzech wymiarów przestrzennych jest jeszcze czwarty wymiar, czas. Chciałbym coś zrozumieć, ale za głupik jestem. Smutno mi się zrobiło, wiesz, przez twój film, bardzo mi smutno się zrobiło. Edukacja swoją drogą, ale musiałeś to zrobić w tak brutalny sposób. To on przecież nie rozumie. Jest jeszcze, ona się funcio, poletka, nie wiedziałem, gdzie jeszcze trafimy na nią. Ale jak ona się nazywa, żeby ją wiedzieć? Straszny, to był jakiś koszmar w ogóle, ten człowiek tak jest. To jest Milena, nie wiedziałeś. To jest pomyłka, słyszę jego przyświeżenia. Nie? No nie, no nie powtórzę. A, że to był jakiś koszmar w ogóle, ten człowiek tak jest jedna wielka pomyłka. Co to, ty kogo? Mówka, słyszę jego przyświeżenia. Ja twojej żoli, mężowi współczuję. No nie dogadasz się z nim, nie ma opcji. Może nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Rembo! No Nadia, mów coś, bo tak bardzo chciałaś, żeby ktoś dołączył. Nie czekam, bo cię za bardzo jaram. Coś i czajnik tam odpalił. Musisz wymyśleć jakieś krótkie zdanie i musisz je powiedzieć tak, żebyśmy my nie zrozumieli, a ja i wujek Shrek będziemy zgadywać, dobra? Co? Czego ty założysz mi stanik, tak zrozumiałem. Okej, okay, może być, kreatywnie. Nie mam stanika, ale powiedziałem, cześć, jestem masnym Michota i dalej zapomniałem. Chłop zapomniał, co powiedział minutę temu. No, zjadłem mi pomidora. Ej, zjadłem pomidora. Zjadłem dzisiaj pomidora. I co? I co? Kurde! Zakumałeś, o co chodzi? Zrozumiałem, no. Ej, proszę, mam się chuj za rozmowę, ale myślę, że... Powiedziałem, że bardzo dziękuję za rozmowę, ale muszę już lecieć. Tak, ja słyszałem, co powiedziałeś. No co? No powiem, co? A tam taki wyraz był niezbyt miły. Miał chleb na myśli? Odemu chleb na myśli. Chlebem myślał. Będziemy na odcinku? No możecie być? Mogę być. Pewnie. No i super, no to będziecie. Aaaa! Mówiłem o odstępanie! Przepraszam. Zapiskło mi. Kocham cię! Ja ciebie też. Masnego Michota też kocham bardzo. Ja od tego ziomka chciałbym uczyć się tańczyć. Nie jakieś tup tu lewo prawo. Dobrze, wymiatasz mordeczko. O to chodzi. O, pan Rembolek, dziękuję za TikTok z moim TikTokiem. Urywkiem z odcinka. Oczywiście serducho ci daję. A może zamiast bułki chleb? Nad tym się nikt nie zastanawia. Kaczuszki Rembola! Czemu kaczuszki? A to z poprzedniego zagubionego. Fajnie, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Kaczuszko, ty moja! Ta kaczuszka dziubek ma, ta kaczuszka skrzydło ma i okonek też ma, fa. Dupa! Okej, okay. Powinno jeszcze przed tym być. Słuchajcie, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Dupa! Musicie mi zaufać. Zaczynam się bać. Dupa, niby nic, a jednak dużo. Wow, to bubr! Żubr! Łocie panie, ale skurczybyk!
już z automatu ma się szacunek do takiego zwierzęcia, że tak wygląda, że jest taki potężny. Aż bym go przytulił. Fajny, naprawdę. I nie wiem, czy to od dzisiaj nie będzie moje ulubione zwierzę. To jest borsuk. Bizon. Jak se wytknął język, one tak szczekają. Prepożgałem. Ojej, kolejne triki mamy próbować? Przecież ja się dzisiaj połamię! Ale dobra, to jest do zrobienia. Czekaj, zrobię tak i muszę się O, ty w plecach mi coś strzelił! Powiem wam, że przez moje buty ciężej mi się to robi. O! Kurde, ale muszę rzeczywiście do jakiegoś fizjoterapeuty pójść. Prawie. A jakbym sobie już ustawił nogi? Nie wjażdżeli! Ale dobra, a teraz bez nóg. Dobra, to nie dla mnie. Czego wy ode mnie wymagacie? To jest chore. Wygrałaś prawko w lejs. Co? Ale ona chce wy... No nie! Więcej tych emotek mogliście w ogóle dodać. Pół ekranu zasłanił. Ona dalej próbuje to wyjąć. A stary nawalony... Idzie pomóc, zobaczcie. Szalik do tyłu. Co tu się odjeba? No, jest Milena, no Boże, za dużo troszeczkę, co? Co? Zrozum Milenę Challenge, trzeba kiedyś coś takiego zrobić. A, coś tak powiem i... No, jest, będzie grubo. Albo grubo, albo wcale. Kerfuś, co oni ci zrobili? Czy to jest kerfuś? Kupiłbym od takiego kerfusia. Kluski śląskie kompot, modra kapusta. Twerkujący kerfuś! Kluski śląskie kompot, modra kapusta. Wiecie co jest najgorsze, że słyszę o kerfusiu na co dzień, a ani razu w życiu jeszcze go nie widziałek. Trzeba w końcu wyjść z domu do ludzi, do kerfusia. Ale dupcie ma, no 10 na 10. Czemu takich robotów nie zatrudniają? Wiecie jakby wam sprzedaż podrosła? Nie wyobrażacie sobie nawet tego. Mój ojciec ma kumba być królem wioski. Ja mieszkać z Afryka, przyjechać do Polski. Siebie studiować w waszym pięknym kraju. Z kim chęci widuję, tak żyć nie dają. Mój ojciec ma kumba być królem. Dawaj dropa, mała. Ja mieszkać z Afryka, przyjechać do Polski. Siebie studiować w waszym pięknym kraju. Okej, okay, buduję napięcie. Dobrze, że nie na łokciu. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie. Łapa, subskrypcja, wbijajcie na Instagrama, a my widzimy się już jutro o godzinie 16. Trzymajcie się, bless.